Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos Fly, a to jest Battlefield 4, operacja blokada w trybie podboju. I jest to pierwszy film na moim kanale od dobrego czasu, od kilku miesięcy. 33 minuty materiału, mam nadzieję, że będzie się wam dobrze oglądać. Ja chciałbym w tym materiale po pierwsze was przeprosić za to, że mnie nie było. Po drugie wyjaśnić, dlaczego mnie nie było, a po trzecie powiedzieć, co planuję zrobić na kanale, ponieważ kanał będzie dalej prowadzony, ponieważ uważam, że każdy prawdziwy YouTuber nosi w sercu YouTube'a i nosi w sercu nagrywanie filmów. I nawet jeżeli przestaje nagrywać, to zaczyna mu bardzo tego brakować. Czy wróci, czy nie, to jest inna kwestia, ale do końca życia chyba gdzieś to w nas będzie pozostawało. Decydujemy się na nagrywanie filmów z jakiegoś wewnętrznego powodu i ten wewnętrzny powód zawsze gdzieś w naszej osobowości tam tkwi. Mam nadzieję, że te 33 minuty materiału przegadam do was, ale może się też zdarzyć, że zakończę temat, a gameplay będzie leciał. No ale słuchajcie, do rzeczy. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, chciałbym was przeprosić za nieobecność. Zniknąłem nagle, nie odzywałem się, nie odpisywałem na komentarze w ostatnim filmie. Zresztą w tej chwili nawet nie wiem, jakie są te komentarze. Zapewne sporo osób było bardzo zawiedzionych, że tak nagle mnie nie było, że postąpiłem i zgadzam się z tym dosyć chujowo, po prostu nie ukrywajmy tego. Zniknąłem bez słowa, rozstałem się z wami jak z dziewczyną poprzez nawet nie SMS, poprzez po prostu urwanie kontaktu, zero, i myślę, że nie powinienem był tak robić, także naprawdę tego żałuję, ale też nie miałem po prostu ochoty nagrywać kolejnego filmiku, nagrywać filmiku, tak? Nie miałem ochoty tego robić. Porzuciłem to tak nagle, bo często pewne rzeczy po prostu porzucam i się od nich odcinam. I to jest niesamowicie zły nawyk i muszę to zmienić. Mam świadomość tego, że to się nie podoba i że wiele mogę na tym stracić i że na pewno wiele straciłem już w tej chwili. No ale niestety tak jak zrobiłem, na pewno niektórzy z was odsubskrybowali, są zawiedzieni i niektórzy z was wiem, że chcieli również mojego powrotu. Pamiętajcie jednak, że cały czas byłem dostępny. Na moim fanpage'u odpisywałem na wiadomości, Kokos, dlaczego nie nagrywasz, Kokos, kiedy wrócisz, pojawiały się one w komentarzach również do postów, które dawałem, i ten cały czas, kiedy mnie nie było, spędziłem na streamowaniu. Ponieważ streamy są, powiedzmy, znacznie mniej obciążające niż tuba, ale o tym powiem za chwilę. Także przez cały czas ten kontakt ze mną był i myślę, że moi prawdziwi widzowie mogli się dowiedzieć, dlaczego mnie nie ma, i mogli się dowiedzieć też, kiedy wrócę. Wystarczyło po prostu wejść na fanpage i zapytać, albo wbić na stream i zapytać, i myślę, że kosztowało to dosyć mało wysiłku. Ale po prostu jednym słowem, nie powinienem się był tak zachować i mam nadzieję, że już nigdy w ten sposób nie postąpię. Myślę, że jeżeli będą przerwy na moim kanale, to będę was o tym informował i będę mniej więcej mówił, kiedy wrócę, chociaż to jest dosyć trudno określić, bo sądzę, że jeszcze mi się zdarzy, powiedzmy, chęć wzięcia sobie wolnego od YouTube'ów. Od tubowania, od nagrywania filmików. Więc może przejdźmy teraz do wyjaśnień, dlaczego tak zrobiłem. Dlaczego zniknąłem, co było przyczyną mojego rozstania się, pożegnania się z wami bez słowa. Ale
no, rozstania się, tak, porzucenia kanału, porzucenia tego, co robię, na rzecz streamów. Tak de facto, bo jestem graczem i nigdy grać nie przestanę. I lubię ludzi, lubię rozmawiać do was, lubię odpowiadać wam i streamy stanowiły pewną taką, powiedzmy, zastępowały mi kanał na YouTubie, bo tam też można zapisywać na hitboxie zgrywki z tego, co się działo, ale to nie jest jednak YouTube. YouTube posiada inne właściwości, więc dlaczego tak postąpiłem? I są ku temu trzy powody. Po pierwsze, są to ustawiczne problemy z personal computer, z PC-tem, z moim komputerem osobistym. Mówi się, że PC-ty PC Master Race. I oczywiście, no cóż, nie chcąc obrażać graczy konsolowych, a sam posiadam dwie konsole PlayStation, trójkę i czwórkę, można się z tym zgodzić. PC-ty posiadają więcej niż 60 klatek na sekundę, wyciągają w grach, jeżeli gra na to pozwala. Jest zajebista grafika, co by to ukrywać. Są po prostu lepsze sprzętowo od konsol i konsole już nawet w dniu wyjścia nie dorównywały wysokiej klasy PC-tom, jeżeli chodzi o możliwości techniczne, możliwości sprzętowe. Ale niestety to wszystko, te wszystkie zalety, które powiedziałem, mają pewne minusy. Po pierwsze, oczywistym minusem jest cena tych wszystkich podzespołów, chociaż niektórzy magicy mówią, że w cenie konsoli potrafią złożyć PC, który uciągnie najnowsze produkcje, oczywiście na jakichś wysokich wymaganiach. No, wierzyć w to czy nie wierzyć, to jest inna już kwestia. Ale przede wszystkim PC posiada taką bardzo wielką wadę, że nie wiem, jakby to nawet określić, to wada z duping, można powiedzieć, kompletny z duping. PC to jest takie magiczne pudełko, w którym jednego dnia coś chodzi, a drugiego dnia nie chce chodzić. Nie wiadomo, dlaczego tak jest. Może jest to wina karty graficznej, może jest to wina dysku twardego, może jest to wina generalnie hardware'u, RAM coś nie styka, za wysoka temperatura, może trzeba coś wyczyścić, może trzeba pastę tutaj podłożyć, a może jest to wina software'u, który wgraliście ostatnio, na przykład kodeków, albo jakiegoś programu do odtwarzania filmów, albo programu do nagrywania. Program do nagrywania się zjebał, nowa wersja programu do nagrywania się zjebała, wcześniej nagrywało wam dobrze, nagle wam przestało nagrywać dobrze, nie wiadomo co jest grane. Jedynym chyba rozwiązaniem na taki problem jest format komputera. A format komputera to poświęcenie czasu na wgranie Windowsa, na wgranie wszystkich potrzebnych programów, męczenie się z Adobe Premiere Pro, z którego korzystam, męczenie się z Photoshopem, poustawianie tego wszystkiego od nowa. I przed tym, zanim porzuciłem YouTube'a, zacząłem mieć naprawdę spore problemy z PC-tem. One się pojawiają okresowo. No bo na przykład pojawia się nagle desynchronizacja, to co mówię na kamerce i ruszam swoimi ustami, ustawiam sobie w programie do renderowania filmów, dodaję do tego głos i nagle ni z gruchy, ni z pietruchy po 5 minutach się desynchronizuje. A pod koniec filmiku jest przerwa 5 minut z tym, co gadam, a z tym, co słychać, że gadam. Dlaczego tak się dzieje? Nie macie pojęcia. Kodeki? Karta graficzna? Nowy program? Wersja jakaś, nowa wersja programu? Co się spieprzyło? I przez dwa i pół roku, kiedy prowadziłem kanał na Tubie, byłem naprawdę zdeterminowany do tego, żeby każdą taką wadę odkrywać i ją w miarę możliwości naprawiać. Ale ostatnio, przed porzuceniem kanału YouTube, miałem tego wszystkiego po dziurki w nosie. Mówiłem wam o tych problemach desynchronizacji, mówiłem o tym, że na przykład kamerka mi się nie chce nagrywać, niektóre z moich ostatnich filmików nie miały po prostu tej kamerki z powodu właśnie tej desynchronizacji, albo na przykład gameplay się spieprzył po 30 godzinach nagrywania, nie wiedzieć czemu. I miałem tego serdecznie dosyć, tego, że coś się po raz kolejny na moim PC-cie, mówiąc brzydko, spierdoliło. I jedynym rozwiązaniem chyba takiego spieprzenia się jest po prostu format komputera i format dysku, na którym jest system i usunięcie do zera, do cna, pożyczenie wszystkich programów potrzebnych do streamowania, do nagrywania, wgrywanie tego od początku itp.
To naprawdę jest niesamowicie upierdliwe. Uwierzcie mi, ja nie jestem typem sprzętowca, który z werwą i z zainteresowaniem, z niesamowitą pasją stara się dochodzić tego, jak w CSI Miami albo jakimś innym, dochodzić do tego, gdzie jest wina, czy to jest program taki, siaki, kodeki, sterowniki, tego, srego, no... Po jakimś czasie mam tego po prostu serdecznie dosyć i to był powód numer jeden, dlaczego zniechęciłem się i dlaczego porzuciłem nagrywanie gameplayów na YouTubie, bo po prostu żygałem już tymi wszystkimi problemami. Ostatnio zresztą musiałem robić dwa formaty niedługo po sobie, bo nagle program do streamowania zaczął mieć desynchronizację. Dlaczego? Ni chuja nie wiadomo. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest po prostu, format komputera. Niespodzianka. No ale nie porzucę jeszcze dodatkowo streamów, skoro mój kanał YouTube zostawiłem. Więc to jest po prostu okropne. I to jest wada właśnie pecetów, że coś się nagle potrafi spieprzyć. Jednego dnia działa dobrze, a następnego dnia ni z gruchy, ni z pietruchy, kompletnie z dupy zaczyna działać źle. I możecie zastanawiać się, dlaczego tak jest, możecie zachodzić w głowę, a i tak prawdopodobnie tego nie odkryjecie, kombinować z ustawieniami, to się kilka godzin z tym schodzi, jesteście zmęczeni itp. itd. A propos schodzenia się godzin, tutaj wkracza drugi powód, a mianowicie ograniczony czas. Jak wiecie, ja regularnie pracuję. Pracuję 8 godzin, dojeżdżam po godzinie, czyli łącznie 10 godzin, muszę wstać gdzieś około 7.20, aktualnie wstaję około 7.20, wyrabiam się, tam przyjeżdżam na 9 do pracy, wychodzę o 17, wracam, kiedy wracam jest już godzina 18.15, trzeba wyjść z psem, trzeba sobie jakąś kawkę zrobić, trzeba trochę ogarnąć może mieszkanie, może coś przekąsić i tym trafem jest już godzina 19.30. Człowiek jest spieprzony. Nie oszukujmy się, człowiek jest niesamowicie spieprzony. A tutaj trzeba nagrywać na tubę. A nagrywanie na tubę nie jest takim łatwym kawałkiem chleba, bo pomijając te wszystkie problemy techniczne, każdy, kto miał do czynienia z nagrywaniem filmików, wie, że... Po pierwsze, chcecie nagrać dobry gameplay. To nie zawsze wychodzi, czasami trzeba podejmować kilka prób. Ale i z tym, nagrywanie to jest bardzo fajna sprawa, prawda? Po drugie, ten gameplay trzeba wsadzić do programu do renderowania i trzeba go odpowiednio wyrenderować, dograć różne rzeczy, dopasować, zsynchronizować, dostosować itp. itd. Czasami trzeba jeszcze coś dodać, cokolwiek takiego. Po trzecie, robicie minię, ustawiacie renderowanie, bam, 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 to się wam renderuje, akurat tutaj już nie trzeba. Po trzecie, trzeba, słuchajcie, zrobić miniaturę. No bo trzeba zrobić miniaturę. Adobe Photoshop wchodzi w to. Kilka męczenia się z miniaturą. Okej, dobra. Filmik wyrenderowany, miniatura gotowa. Wrzucamy to wszystko. Następnego dnia poświęcam czas na to, żeby dodać tagi, żeby dodać odpowiedni tytuł, żeby dodać opis, żeby dodać to, siamto, owam to, sramto. Z tubą się naprawdę dużo czasu schodzi. Dużo poświęcacie tubie. Ja pamiętam, że kiedyś nagrywałem, możecie powiedzieć, kiedy prowadziłem bardzo intensywnie kanał, potrafiłem nagrywać 7 filmików tygodniowo. Codziennie, jep, 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 filmik, 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 filmik. Musiałem wtedy siedzieć do pierwszej, drugiej w nocy, a miałem wtedy właśnie 8-godzinną pracę. Ale byłem bardzo do tego zdeterminowany, żeby tak dużo czasu poświęcać na nagrywanie. Miałem taką wewnętrzną determinację. Chciałem to robić, byłem zmobilizowany, byłem spięty. W tej chwili trochę coraz gorzej mi to wychodzi. Mam 32 lata. Wiek też ma pewne znaczenie w tym wszystkim. I mam również życie prywatne. Im człowiek jest starszy, tym więcej tego życia prywatnego ma. No wiecie, chciałbym sobie znaleźć jakąś fajną laskę. Tej lasce trzeba poświęcić czas. Przydałoby się, nie wiem, coś poczytać, może coś obejrzeć, może gdzieś wyjść z moją kobietą. To jest... Słuchajcie, no... Praca, YouTube, streamy, kobieta,
Jezus Maria, tego czasu jest naprawdę mało, tego czasu jest naprawdę mało i możecie tak, trochę się czujecie, słuchajcie, jak w korporacji, jak taki korpo szczurek, który po prostu ciągle zapieprza, zostaje nadgodziny, tak, YouTube i streamy, ale YouTube, tutaj mówimy o YouTubie, to jest po prostu druga praca, to jest praca, która oczywiście gdzieś tam zaprocentuje, która daje wam bardzo dużą satysfakcję, ja naprawdę lubię to robić i lubię nagrywać filmiki, ale wobec tych całych problemów sprzętowych wysiada mi psychika i takie zmęczenie daje o sobie naprawdę znać dosyć intensywnie. Więc problemy techniczne oraz kwestie czasowe. W tej chwili mam kobietę, która nie ma styczności, nigdy nie miała styczności ze streamami, nigdy nie miała styczności z YouTube'em. Oczywiście, wiecie, ogląda filmiki przez sieć, nie? Na przykład. I często ma do mnie takie pretensje, że często się boi o to, że streamy są ważniejsze od niej, tak? I zacznie się być może bać, że YouTube jest ważniejszy od niej, tak? A ja, mimo to, że niesamowicie lubię to robić, to jednak chciałbym też poświęcić jej czas, nie chcę jej stracić, a czasami, na szczęście ona mi nie daje w tej chwili takiego wyboru, nie, streamy albo ja, albo na przykład YouTube, albo ja, tak, jest dosyć w tym względzie wyrozumiała i otwarta, natomiast sami rozumiecie, jak to jest, bo widzicie, jeżeli macie, powiedzmy, 15 lat, 17 lat, 22 lata, 21, uczycie się, jesteście w gimnazjum, w liceum, jesteście na studiach, zawsze gdzieś tego czasu jest więcej, tak? Kto by się tam przejmował odrabianiem lekcji, na dobrą sprawę, ale wiecie, no zajęcia w szkole 8:15, 8:14, czasami tych zajęć nie ma, zajęcia na studiach jeszcze jest mniej tego wszystkiego, a przynajmniej nie ma czegoś takiego regularnie, powiedzmy są 2-3 dni intensywne, a 2-3 dni, które są na przykład bardzo wolne, albo w ogóle wolne i nie idziecie, więc tego czasu jest po prostu więcej. Zauważcie, że każdy YouTuber, który osiągnął duży sukces, Rock, Royo, Gimper i Samu, już tutaj nie przychodzą mi w tej chwili jakoś bardzo YouTuberzy do głowy, tak, ale Izak na przykład, tak, każdy YouTuber, każdy streamer, jak choćby Grabę na przykład, to też jest dobry przykład, Yuki, każdy, kto osiągnął duży sukces, utrzymuje się wyłącznie z tego, tak, poświęca, jego pracą jest YouTube, albo jego pracą są streamy, on się z tego po prostu utrzymuje, jeździ na jakieś konwenty, nagrywa te filmiki, poświęca temu czas. Ja mam zwyczajną pracę, która zajmuje de facto 10 godzin i jest po prostu ciężko, dlatego strasznie podziwiam Yoshiego za to, że on również pracuje, chociaż nie wiem w jakich tam ramach godzinowych i nagrywa regularnie, niezmordowanie od lat, prowadzi swój kanał na Tubie i to jest naprawdę godne szacunku i myślę, że powinniście też tak jakby, jeżeli rozumiecie i przyjmiecie moją argumentację do wiadomości, powinniście też zauważyć i pomyśleć sobie, że Yoshi faktycznie wkłada mnóstwo pracy w to, co robi i szacunek dla tego człowieka. Trzeci problem, ja trochę się rozgadałem, no ale gameplay jest dosyć długi, prawda, więc chyba mam do tego prawo. Trzecie wyjaśnienie, dlaczego zaprzestałem nagrywanie na kanał YouTube, jest takie, że wdało się u mnie zmęczenie. Zmęczenie YouTube'em. Jako takie po prostu zmęczenie YouTube'em, tak? Tak jak wam powiedziałem o tym, co należy zrobić, aby nagrać filmik. Prawda? Aby nagrać film, wyrenderować, opublikować itp. itd. Robiłem to kiedyś bardzo intensywnie i przejadło mi się, tak? Wypaliłem się, powiedzmy, zawodowo po jakimś czasie. Nic na to nie byłem w stanie poradzić. Dlaczego zacząłem streamować? Bo streamowanie jest znacznie łatwiejsze niż YouTube. Po prostu odpalacie, ustawiacie sobie na początku program do streamowania, Open Broadcast Software, wgrywacie jakieś tam sceny, które wcześniej porobiliście i dalej, jazda, wio. Praktycznie żadnych problemów z tym nie ma. Przychodzicie
przychodzę z pracy do domu, jest godzina 19.30, wypijam tą kawę, wyprowadzam psa, robię sobie coś do jedzenia, chociaż bardzo często w ogóle nic nie jem, tak? Bo nie mam szkoda mi na to czasu po prostu, szkoda mi czasu na jedzenie. I zaczynam streamować. Odpalam stream, ustawiam kilka programów, schodzi się na to może tak 20 minut, daję informacje na Facebooka, bak. Gram sobie normalnie, na luzie. Gadam sobie z wami na drugim monitorze. Trzy monitory mam aktualnie. Na tym monitorze sobie gadam, na tym monitorze sprawdzam różne rzeczy, na tym monitorze sobie gram. Jest lajcik. Jestem z tego zadowolony. Tak jakby streamowanie nie wymaga tak dużej pracy, tak dużej znajomości technologii. Nie musicie renderować, nie musicie tworzyć miniatur. I tym podobne rzeczy. I to jest po prostu łatwiejsze. Także chciałem zrobić coś łatwiejszego, ponieważ ta trudniejsza rzecz mnie wykańczała. Wykańczała mnie trochę psychicznie, wykańczała mnie trochę czasowo i męczyła mnie. Ale trochę wypocząłem i teraz chcę wrócić do was. Chcę dalej YouTube'ować. Jakie mam plany na kanał? Bo to jest trzecia część tego filmu. Jakie mam plany na kanał? Słuchajcie, zatem nadal będzie Battlefield 4 i będzie również Battlefield 3. Ostatnio na streamach wróciłem do Battlefielda. Wcześniej bardzo intensywnie grałem w Counter-Strike Global Offensive. Aktualnie w CS-a mam ponad 1300 godzin Legendary Eagle Master. Bardzo dużo czasu poświęciłem, ale BF mnie na tyle wkurwił, CS mnie na tyle wkurwił, że nawet go odinstalowałem. Była to pierwsza gra w życiu, jaką odinstalowałem ze swojego komputera, bo byłem wkurwiony na graczy. I powróciłem do Battlefielda. Battlefield 4 nadal jest ułomną grą, jeżeli chodzi o strzelanie. Moje zdanie się za bardzo nie zmieniło na ten temat, natomiast gra się mi w niego satysfakcjonująco dosyć. Mimo, że czasami dochodzi do takiego shitu, że właduje w gościa prosto w ryj właduje mu cały magazynek i ani jednego hitmarkera na nim nie mam, tak? No ale darujmy sobie, ostatnio staram się, wiecie, być kompletnie rozluźniony, spokój, bez stresu, wszystko na easy. Już mam dosyć stresowania się tym wszystkim. Więc na pewno będzie Battlefield 4 i Battlefield 3 i to jest zwiastun tego, że BF4 będzie grany na moim kanale. Na pewno również będę dawał gameplaye z Counter-Strike Global Offensive, ponieważ bądź co bądź ta gra mnie zajmuje i lubię sobie pyknąć drużynowo. Nawet stworzyłem własną drużynę. Aktualnie trochę odpoczywam od tych rozgrywek drużynowych, ale lubię sobie po prostu pierdzielnąć meczyk z piwerkiem w ręku. Nie wkurwiać się już na smurfy, nie wkurwiać się na cheaterów, bo jak mówiłem, staram się odstresowywać i relaksować podczas grania, ale Counter-Strike Global Offensive na pewno będzie u mnie na kanale, na pewno będzie grane. Często pytaliście również podczas mojej obecności o to, czy będzie wasz temat. Tak jest, wasz temat powróci. Lubię do was mówić, lubię z wami rozmawiać, lubię dywagować na różne tematy. Myślę, że przeżyłem już na tym świecie te 32 lata i co nieco wiem, być może to, co gadam, wam pomoże podjąć jakieś decyzje. Czasami są naprawdę życiowe pytania, czasami pytania dotyczą gier komputerowych. No mam zawsze coś do powiedzenia. Oczywiście po przemyśleniu, tak? Bo czasami ten temat, zawsze zresztą tematy, no musiałem pomyśleć nad nimi, tak? Zastanowić się, co wam powiedzieć, więc wasz temat na pewno będzie, ale z jednym ale, słuchajcie, nie będę grał w Call of Duty. W pewnym momencie wasz temat naprawdę zaczął sprawiać mi dosyć duże problemy, ponieważ co tydzień było inne Call of Duty i wiecie, jak to jest. Przerzucacie się z jednej gry na drugą, mówi się, że kody są do siebie podobne, ale to nie jest prawda. Są niuanse pomiędzy każdymi kodami. W każdego koda nieco inaczej się gra, nieco inne broń, nieco inne ustawienia, nieco inne chociażby sposoby prowadzenia ognia, walki jeden na jednego i poruszania się po mapie.
Także ja naprawdę nie chcę już tak jakby się rozwadniać w tym wszystkim, tak? Nie chcę poświęcać bardzo dużo czasu na te nagrania, dlatego wasz temat będzie albo z jakiegoś jednego wybranego Call of Duty, myślę, że to będzie Black Ops 2, ponieważ tą gierkę lubię, tą gierkę ogarniałem, albo będzie, niedługo ukaże się również Black Ops 3 i chciałbym sobie w Black Opsa trójeczkę zagrać, więc jeżeli mi się spodoba, to będzie wasz temat właśnie z Black Ops 3. No albo w waszym temacie pojawiają się Battlefield, tudzież na przykład jakieś gameplay z Battlefieldów, tudzież na przykład gameplay z jakichś innych FPS-ów, które będę grał, coś nowego. Zobaczymy, jak to będzie, ale wasz temat z pewnością pojawi się na kanale. No i single playery również, myślę, wejdą do gry. Także Battlefield 3-4, Counter-Strike Global Offensive, wasz temat, single playery, cztery rzeczy. I teraz tak, chciałbym, aby ten kanał był nie tylko FPS, FPS multiplayer only, nie. Z tym już kończymy, słuchajcie. Tak mi się w tej chwili przynajmniej wydaje. Chciałbym poszerzyć swój repertuar. Dlaczego? Ponieważ kiedy streamowałem, grałem w różnego rodzaju produkcje. Zagrałem sobie w Tomb Raidera 2013, tego najnowszego. Zagrałem sobie w Hitman Absolution. Grałem sobie na streamach w Outlastika. Chociaż Outlast to jest FPS przecież. Tylko tam się nie strzela, tak więc first person perspective, prawda? Ale grałem sobie na przykład w H1Z1, w Don't Starve'a i te gierki mi podeszły, te gierki mi się spodobały, kurczę, H1Z1 jest zajebistą grą, po prostu, lubię w nią grać, dlatego na moim kanale, na tym kanale YouTube, na kanale Mr. Cocosfly pojawią się nie tylko FPS-y, ale również inne produkcje. Nie wiem, czy chcecie czegoś takiego, nie wiem, jak się do tego odnosicie, możecie mi napisać w komentarzach pod tym filmem, ale tak właśnie zamierzam zrobić. H1Z1 sprawia mi dosyć dużą satysfakcję, dosyć dużą frajdę. Powrócę, myślę, również do Nethera. I teraz planów jest wiele. Ale pytanie, ile filmów będę nagrywał tygodniowo, jak bardzo intensywnie będę prowadził kanał YouTube? No nie będzie to 5 filmów tygodniowo, nie będzie to 7 filmów tygodniowo. Planuję tak, że zacznę nagrywać 3 filmy tygodniowo oraz robić w tygodniu 3 streamy. 3 filmy tygodniowo i 3 streamy tygodniowo również. Myślę, że to będzie wystarczająco. Obym wytrwał w tym postanowieniu. Być może będę materiał nagrywał na zaś, dużo materiału na zaś. Tak chyba będę musiał zrobić. Być może będę nagrywał przez Open Broadcaster Software, bo tam też jest taka opcja. Wiem, że na przykład Izak z tego korzysta, wiem, że Yuki z tego korzysta, wiem, że streamerzy prowadząc swoje kanały na YouTubie korzystają z Open Broadcast Software'a. Kwestia tego, jaka jakość jest z tego do uzyskania, w jaki sposób tę jakość uzyskać, bardzo by mi to pomogło w sumie, ponieważ pozbyłbym się programu do nagrywania i jednego zmartwienia, powiedzmy mniej, że Midly Section coś spierdzieli. Być może nie będę musiał też używać TeamSpeak'a do nagrywania mojego głosu, albo jakichś innych programów. Po prostu muszę tak jakby, żeby znowu nie powróciło zmęczenie tubą i zmęczenie nagrywaniem, muszę tak jakby ściąć jak najwięcej rzeczy, które były mi potrzebne do nagrywania, tak? Muszę usprawnić proces nagrywania, żeby nagrywanie było tak proste, przyjemne i nie męczące, jak streamowanie. W jaki sposób to zrobię? W tej chwili zastanawiam się nad różnymi opcjami. Także w sumie to jest większość, co miałem wam do powiedzenia. Chciałem jeszcze dodać, że gameplay, który oglądacie z Battlefielda 4 jest gameplayem, powiedzmy,
premierowym gameplayem 140 poziomu, ponieważ właśnie tutaj, na tej mapie, na tym trybie z PKP Pecheneggiem wbiłem sobie 140 level wreszcie po 651 godzinach gry. Tyle godzin gry zajęło mi wbicie levelą, przy czym mój score per minute to jest 885 punktów. 885 punktów na minutę, tam jest taki wskaźnik na battle logu. On jest właśnie tak wysoki. Być może gdybym cały czas grając dowalał te premie najwyższe 200%, 100%, może to by trochę więcej, trochę mniej czasu mi zajęło. Ale było to 651 godzin. No i chciałem się, powiedzmy, to jest dobra akcja. To jest dobra akcja. Tak, no rozstawiałem te claymory, że obydwu ziomków powpadało. W sumie nawet mam nadzieję, że to będzie odpowiednio zsynchronizowane i tę akcję zobaczycie o tym, jak właśnie powiedziałem. No w każdym razie będę coś takiego robił, żeby... Aha, mówiłem o tym 140 levelu, także dałem radę i myślę, że w Battlefield 4 grać będę. Grać na pewno będę w Star Wars Battlefront, ale pamiętajcie o tym, że nie chcę już tak bardzo dużo czasu poświęcać na YouTube i na streamowanie również i muszę to jakoś pogodzić. Praca, YouTube, streamowanie. Myślę, że to będzie naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, ciężki kawałek chleba. Mam nadzieję, że ktoś będzie mi w stanie w tym pomagać, być może moja kobieta się w to wkręci. Być może któryś z was, jakiś widz będzie chciał mi w tym wszystkim pomóc, jakoś mnie odciążyć. Sprawić, że realnym stanie się moje marzenie, a mianowicie życie z nagrywania. Życie z gier komputerowych. Ponieważ to jest moje marzenie. Zawsze o tym myślałem, zawsze chciałem coś takiego zrobić. Zawsze chciałem poświęcić się w 100% mojej pasji, bo to, co w tej chwili oglądacie, gry komputerowe, to jest moja pasja, to jest pasja mojego życia. I trudno się oddawać w 100% wtedy, kiedy się ma pracę na karku, ale być może kiedyś, za jakiś czas nadejdzie taki moment, kiedy nie będę musiał pracować i będę mógł wyłącznie robić dla was gameplaye, streamować, grać w gierki. Nie wiem, do tego trzeba mieć wiele determinacji, znajomości, kontakty oczywiście, różnego rodzaju rzeczy, na przykład uruchomienie sprzedaży własnych koszulek, jakichś gadżetów, albo nawiązanie współpracy z G2A, z tymi kodami rabatowymi. Nie wiem, także to wszystko jest jeszcze przede mną. To staję w tej chwili w takim momencie, to jest taki... No nie wiem, nie chcę za dużo gadać, ale powiedzmy, że w tej chwili czuję się, jakbym stawał tutaj przed wami i moje życie się ważyło tak jakby, tak? Co, kim będę, jak dorosnę, prawda? Coś w ten deseń, kiedy podejmujecie decyzję, na jakie studia iść, albo do jakiej pracy iść, albo co chcecie robić w życiu. I czuję, że jeżeli właściwie to rozegram, to zacznę robić w życiu to, co zawsze chciałem w życiu robić. Ale tak jak mówię, dużo pracy, dużo czasu, dużo determinacji, nie wiem jak to będzie do końca. Życzcie mi szczęścia, życzcie mi powodzenia i bądźcie razem ze mną. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nie chcecie mnie oglądać, jeżeli macie mnie już dosyć i cokolwiek takiego, to subujcie mój kanał, bo niepotrzebne są mi puste suby. Zawsze namawiałem do tego, żeby jakby co, to subowywać mój kanał, jeżeli wam się ten kontekst nie podoba. No i cóż mogę powiedzieć, to jest chyba tyle. Gameplay widzę, że dobiega ku końcowi. Przegadałem aż pół godziny, ponad pół godziny. Mam nadzieję, że ten gameplay i to, co powiedziałem, was satysfakcjonuje i że będziecie czekali na kolejne materiały. Wbicie 144 levela. Jak sami widzicie, 10... tutaj będziecie widzieli... No,
Tak jakby ten level tutaj w tej chwili nie wskoczył. Nie wiem, czy to jest jakoś zbugowane, czy to zawsze się dzieje na tym 140 levelu, czy nie. No, pierwszy raz i zapewne ostatni wbijam w Battlefield 4 level 140. A gameplay również jest przyjemny. Udało mi się uzyskać wynik 45 do 14. No, co prawda pierwszy na serwerze nie byłem, ale naprawdę fajna gierka. Tutaj grał ze mną również Belek, mój moderator. Także słuchajcie, ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną do końca i do zobaczenia na kolejnych materiałach. Kurna, co ja mówiłem na koniec? Już nie pamiętam. Także trzymajcie się. Hej, hej.